Nigdy nie wyglądałem tych walk mistrzowskich i one zawsze jakoś tam okazyjnie, że tak powiem, przychodziły, także wiesz, ja jestem dobrej myśli, cały czas jestem na sali, cały czas trenuję, cały czas poświęcam się boksu na 100%, cały czas moje życie jest temu poświęcone, ustawione. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztabskiej Porębie. To jest Box, a razem z nami Michał Cieślak, tuż po sparingach z Piotrem Łączem. Cześć, jak się czujesz? Siemanko, witam wszystkich, bardzo dobrze. Kto tu komu pomaga, kto ma zbliżającą się walkę, bo rozumiem, że Piotr Łącz tobie i coś masz na horyzoncie już naszykowanego. Chyba nawzajem sobie pomagamy, także to o to chodzi. Fajny sparing, taki pełen akcji. Obydwaj jesteście takimi zawodnikami, którzy niespecjalnie lubią gdzieś chować się po kątach i pracować nad pojedynczym lewym prostym, tylko lubią się bić. No tak, wiesz, fajnie, fajnie. Ja cały czas przede wszystkim pracuję na siebie, także wiesz, staram się robić to, co na czym pracujemy z trenerami i staram się rozwijać w tym i skupiam się głównie na sobie. Jak jeszcze jesteś oddalony od walki i właśnie masz taki sparring, to jak to wygląda? Czy trener ci daje jakieś założenia taktyczne, które masz zrealizować? No tak, wiesz, w każdym rundzie. Zresztą my cały czas pracujemy na czymś nowym, także wiesz, staramy się to utrwalać w sparingu, tak, bo to jest najważniejsze. Czyli na przykład trener mówi, pracuj nad tą akcją, którą przerabialiśmy, czy... Na przykład w jednej rundzie lewy prosty wszędzie, prawy na dół dokładamy, także są różne, wiesz, ćwiczenia i wiesz, i różne zadania takie, co tak jak mówię, coś przepracowujemy na tarczy, staramy się to przepracować w sparingu, tak? Jesteś w pierwszej trójce rankingu WBC, najwyżej WBO. Wydaje się, że ta walka wielka jest już na horyzoncie, ale z tego co słyszę, jeszcze trochę trzeba będzie na nią poczekać i prawdopodobnie następna walka w Polsce. No pewnie tak, ale wiesz, nie ma co wypatrywać, co wyczekiwać, trzeba wiesz, brać to, co życie przyniesie. Nie ma co przede wszystkim czekać, bo jak się czeka, to nieraz nie przychodzi. Z mojego doświadczenia wiem, że nigdy nie wyglądałem tych walk mistrzowskich i one zawsze jakoś tam okazyjnie, że tak powiem, przychodziły, także wiesz, ja jestem dobrej myśli, cały czas jestem na sali, cały czas trenuję, cały czas poświęcam się boksu na 100%, cały czas moje życie jest temu poświęcone, ustawione, także nic się nie zmieniło od ostatniej rozmowy. W rankingu bodajże WBO jesteś ty pierwszy, a za tobą Krzysztof Diablowo-Darczyk. To ciekawa sytuacja, bo jednak no, wasza aktywność jest nieporównywalna w ostatnich latach, ale rozumiem, że tutaj nie tylko to, co się dzieje w ringu ma znaczenie. To jest taki pewnie łakomy kąsek, że on mógłby być wzięty na przykład na walkę o Mistrzostwo Świata, bo nie ma tyle zagrożenia jak z tobą. Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, nie oceniam. Ja jestem pierwszy, to jest najważniejsze, tak mówię. Czy na sparingu, czy wokół całego tego boksu, wszystko, co się dzieje, to ja jestem nastawiony na siebie, tak? Ja się skupiam tylko na sobie, co, kto, gdzie, dookoła mnie nic nie interesuje, także wiesz, tak jest prościej żyć. To, co się dzieje ostatnio w boksie, jest bardzo obiecujące, bo jednak właśnie tego kombinowania jest trochę mniej. Najlepsi zaczęli walczyć z najlepszymi, chociażby ta gala, na której będzie występował twój kolega z sali Szeremeta, Kamil Szeremeta, bo Bivol Better Bijew, to chyba nic lepszego by się nie mogło zdarzyć w tym roku w boksie. I fajnie, że te arabskie pieniądze płyną i jest szansa na to, żeby najlepsi walczyli z najlepszymi. No fajnie, widzisz, jakie gale są organizowane, także ja sam tej walki już się nie mogę doczekać, Bivol Better Bijew, bo bardzo lubię Bivola, Better Bijewa też, ale bardziej tak podglądam Bivola, bardzo mi się podoba jego styl boksowania. Także sam czekam na tą galę i widzisz, jest gala za galą robiona. Także no, bardzo dobrze się dzieje w boksie światowym. Oby się to jak u nas działo, także czekam na to. Miejmy nadzieję, że się tak przeleje, bo mam wrażenie, że było tak, że przez chwilę polski boks był popularny w Polsce, a na świecie działo się różnie, chociażby no, panowanie Kliczków w taki średni okres, jeżeli chodzi o wagę ciężką. Tak, a teraz mamy taki złoty okres znowu, bo mam wrażenie, że ludzie przez długi czas żyli tym, co się działo w latach 90., a teraz trzeba żyć tym, co się dzieje teraz, bo najlepsi walczą znowu z najlepszymi. Fajnie, fajnie się dzieje na świecie. Liczę na to, że może jakoś się uda, wiesz, że i my liźniemy trochę tego z tych arabskich, wiesz, pieniędzy, także no zobaczymy, co ludzie przyniesie. Ja jestem cały czas dobrze nastawiony, dobre myśli i to po swoje, no co, nie ma co gadać. Kamil Szeremeta, fajnie nastawiony na tą walkę, a też nie ma się oszukiwać, faworytem nie jest. Jak ty patrzysz na jego formę, jego szanse?
No forma tutaj widać, że za sparing na sparing rośnie. Szanse, wie, że każdy ma. Ja jestem, tak jak mówię, ja przebywam z chłopakami, jesteśmy, że tak powiem, w jednym klubie. To nie jestem taką osobą bezstronną do oceniania, także ja zawsze trzymam za swoimi i to się nie zmieni, wiesz. Gdyby nawet nie miał 0% żadnych szans, to i tak bym był za nim. Także ja dopinguję Kamilowi, trzymam za niego kciuki, oby wygrał. Jak będą wyglądały twoje najbliższe tygodnie? Czy jeszcze czekasz na potwierdzenie, czy już wiesz, a po prostu nie możesz powiedzieć, gdzie data i te najwyższe obroty już są włączone? Nie chcę mówić, czekamy też na potwierdzenie. Cały czas będę już sparował, mam nadzieję, że nie będzie przerw. To jakąś tam datę wstępną mamy i idziemy do niej, także zbliżamy się i trzeba być gotowi na walkę. To czekamy w takim razie na twoją walkę, będziemy ściskać kciuki, no i czekamy na tą walkę, na którą ty czekasz, o Misiu Suszowa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców. To jest Vox, sponsoruje Blue Mountains Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie.